W ramach pierwszego naboru Polskiego Ładu w Kazimierzu Dolnym nie będą realizowane inwestycje typu budowa nowych dróg czy innej infrastruktury tak potrzebnej naszej gminie, naszym mieszkańcom. Natomiast będzie realizowana kolejna modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym oraz przepompownia ścieków na ulicy Sadowej. Te inwestycje budziły wiele kontrowersji. Mówiłem o tym wielokrotnie i mówię nadal. Zmieniają się burmistrzowie, a pewne tematy nigdy nie są dogłębnie poznane, czy radni, czy burmistrzowie nie chcą się zapoznać, albo nie mogą zapoznać się z problemami, jakie towarzyszyły przy realizacji niektórych inwestycji. I mamy to, co mamy. Takim tematem, który jest gorącym kartoflem, albo inaczej mówiąc, tematem, o którym nie można mówić, są inwestycje, które były realizowane za czasów byłego burmistrza Grzegorza Duń. I jedną z takich inwestycji jest oczyszczalnia ścieków. Tak jak już wspomniałem na początku, za pieniądze w kwocie grubo ponad 4 miliony złotych można by zrealizować wiele potrzebnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji. Niestety, tych inwestycji nie będzie, przynajmniej na razie. Natomiast te pieniądze po raz kolejny wpompowujemy w inwestycję, która powinna działać bez zarzutów, ponieważ 7 lat temu była oddana do użytku, pochłonęła blisko 4 miliony złotych i tak naprawdę te pieniądze zostały utopione, no nie powiem gdzie. Podobnie była sprawa związana z przepompownią ścieków na ulicy Sadowej. Tak jak już w nocy wspomniałem, gdyby nie pewna inwestycja, zapewne taki stan rzeczy by był do dnia dzisiejszego. Tak więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi wnioskami. Proszę zwrócić uwagę, jakie rzeczy robią inne gminy. A u nas stoimy w miejscu, nie tylko stoimy w miejscu, cofamy się. Nie wróży to nic dobrego. Głównie też dlatego, że radni nie chcą o tym mówić. My, radni, którzy widzą potrzeby dobrego zarządzania, dobrego gospodarzenia publicznymi środkami, kiedy o tym mówimy, jesteśmy obsobaczani. Odbiera się nam głos. Mówię tu konkretnie o radnym Ryszardzie Rybczyńskim, Leszku Dołędze i swojej skromnej osobie. Także proszę, szanowni Państwo, zapoznajcie się z tym i komentujcie. Mówcie też innym o tym, co się dzieje w mieście. Nie dzieje się dobrze, jest coraz gorzej i będzie jeszcze gorzej. Oczywiście relatywizm ze strony władzy sięgnął zenitu. Wszystko jest sprowadzane na obiektywne czynniki typu COVID, zabrania zamiatania ulic, COVID zabrania porządnie realizowania inwestycji, COVID zabrania dyskusji i refleksji nad tym, co było źle zrobione. I popełniamy kolejne błędy, kolejne fatalnie realizowane inwestycje, które są też i w tej kadencji. Ale o tym jednak mówić nie można. Zapraszam Państwa do dyskusji.